Nie, moi drodzy, nie. To 9.1 nie będzie ostatnim patchem do tego. Ja dzisiaj zacząłem w ogóle robić materiał tam na główny Nexus, na mój kanał główny Nexus. Odnośnie, wiecie, tej całej sytuacji, która tu ma miejsce. Ale dzisiaj zrobiłem też post, gdzie mówiłem o tej jakby sytuacji całej, która tutaj ma miejsce. O tym, wiecie, o tym pozwie i tak dalej, że zostały wstrzymane prace nad patchem 9.2 w tym momencie i w zasadzie jakby wszystkie prace stoją na tę chwilę, co jest dosyć smutne, bym powiedział. Natomiast sytuacja wygląda w ten sposób, że 9, to nie tak, że 9.1 to ostatni patch, to nie ma szans. 9.2 na pewno będzie, tylko będzie opóźnione. Tam widziałem, wiecie, są jacyś doomsayer, bo jakby nie chciałbym popadać w takie, wiecie, doomsayerostwo, gdzie, wiecie, o, to będzie ostatni patch, koniec świat, wszyscy umrzemy, czat. World of Warcraft będzie miało się dobrze, znaczy dobrze, no to jest, co to znaczy dobrze, nie? Ale będzie okej z tym WoWem, no. Ja już mówiłem, zawsze jest ta opcja tego free to play. Ja wiem, że jak ja mówię World of Warcraft free to play, to niektórych ludzi w ogóle totalnie skręca, nie? Boguś będzie wielki za Twitch Prime, ale no to jest jakby taki zawór bezpieczeństwa, nie? Jeżeli będzie potrzeba po prostu, wiecie, switch i kurde, mamy free to play WoWa i będzie... I nawet nie wiem, czy to nie będzie bardziej opłacalne dla WoWika. Znaczy dla deweloperów bardziej oczywiście, nie? Jakby sobie masz 70 level, jak max 160. Ale to, bo to, no ja gram na TBC-u w tym momencie. Natomiast 9.2, ja myślę, że możemy poczekać trochę dłużej niż tego. O kurde, ty. O lol, tu są w ogóle moby, ale przypał, ty. Dobra, dobra, czekajcie, opanujemy tę sytuację. Na szczęście jestem potężnym... szamanem. Jezu, co mi się kurde zrobiło w mordzie. Ale na 9.2 poczekamy trochę dłużej, znaczy to jest smutne, bo liczyłem na to, że po czekaniu na 9.1 8 miesięcy, że przynajmniej ten patch tutaj 9.2, tak, dostaniemy nieco szybciej, a tu się okazuje, że jednak nie, że jednak możliwe, że będziemy czekać bardzo podobnie, natomiast myślę, że ta sytuacja totalnie przekreśla 9.3. Wydaje mi się, że w planach normalnie 9.3 widniało i możliwe, żeby było. Trochę inaczej byłby skonstruowany ten cykl dodatku. Ja wam pokażę go, jak to wygląda. Czekajcie, tak szybko tylko na pęciwie wam pokażę. Bo to w zasadzie koniec końców mogłoby to wyjść w miarę okej, okay, nie? Po raz pierwszy chyba końcówka dodatku nie byłaby aż tak mega przeciągnięta, nie? Siema, Wuko, dzień dobry, witam wszystkich, jojo, siemanko. Bustowałeś jakąś postać? Nie bustuję postaci, nie. Patrzcie na paincie, paint. Czekajcie, ja mogę ekran włączyć? Mogę. Zazwyczaj w ciągu dodatku to wyglądało tak, że mieliście tak, później tutaj patch, później tutaj patch, później tutaj patch i później tak. No to dajmy na to, tu jest x.0, tu będzie x.1, tu będzie x.2. A tutaj zazwyczaj takie długie było x.3 na przykład, nie? Zazwyczaj tak było. A tutaj w Shadowlandsach możliwe, że to będzie wyglądać w ten sposób. Znaczy to jest scenariusz numer jeden. Tutaj, albo dobra, no to whatever. Scenariusz numer jeden. x.1.1. Tu będzie x.2.2. x.3. Tak wydawało mi się, że to może wyglądać, nie? Że to będzie nieco bardziej tak wybalansowane. Zazwyczaj zobaczcie, że oni tutaj robili takie, tak szybciej te patchy wypuszczali po to, żeby ten ostatni patch był strasznie długi. Natomiast mam wrażenie, tak turbo realistycznie, a x0? No x0, no to jeszcze tutaj, kurde... No x0, no dobra. To kurwa mać, dobra, czekajcie, przebuduję to. x.0. Dobra, tak, jest x0, przepraszam, to rzeczywiście, że o. x.1. Dobra, może tu przesadziłem trochę z tą linią, troszkę ją zrobiłem taką tutaj. Mamy x.1. x.1. x.2. x.3. Tak, taki byłby podział, czyli jakbyście dosłownie... Jakby to odwrócili, nie? Czyli ten długi okres 9.3 będzie tu w 9.0, nie? Tutaj. Czyli jakby to jest po prostu flipnięte, nie? Jakby do wiecie, tak na drugą stronę. Natomiast tak realistycznie coś czuję, że to będzie wyglądać w ten sposób. x.0 będzie tak, x.0 x
x.1 x.2. Tak, to jest mój realistyczny scenariusz. To jest ten dobry scenariusz. Ten tutaj to jest dobry scenariusz. Ten to jest taki no prawdopodobny, to jest najprawdopodobniejszy scenariusz, że tak to będzie wyglądać. 9.2 będzie ostatnim patchem. Ale to nie tak, że World of Warcraft upadnie, nie? Znaczy, World of Warcraft upadnie. Bo tam widziałem jakieś tam teorie, że to będzie ostatni dodatek do World of Warcraft, że to koniec. Nie. Oni już mają to zaplanowane. Jakby hajs już jest przeliczony, już pracują nad kolejnymi dodatkami, więc oni będą, nie? To ogarniali. Pytanie z innej beczki. Kazę poradzę, żeby chętnie grać na RPG na 9.1. A teraz jest tragedia. Wiesz co, ja przestałem się w ogóle 9.1 na razie interesować. Znaczy, przestałem w ogóle na retailu na razie grać. Wczoraj byłem sobie na Karazanku. Nie, czekaj, w niedzielę? W niedzielę byłem na Karazanie. Dzisiaj jest poniedziałek? Jest poniedziałek chyba, nie? Nie, dzisiaj... Tak. Wczoraj byłem na Karazanie. Dzisiaj w wtorek pójdziemy sobie jeszcze na jednego tego. Jakoś nie za bardzo się tego ogarniałem, nie? Pisałem ci, że nie będzie 9.3, jednak moje częściowe informacje się sprawdzają, niestety. No, znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że 9.3 naprawdę było w planach. To nie tak, że tego nie było. Ja myślę, że było naprawdę w planach. Problem po prostu pojawił się w momencie, kiedy ten pozew się pojawił, tak? Jakby zastopowanie w tym momencie prac nad 9.2. Ja myślę, że totalnie ukatrupiło to, nie? Już w zasadzie bez tego pozwu ja miałem wrażenie, że 9.3 nie będzie, nie? A teraz to już w ogóle, nie? To nie ma szans, żeby oni to wcisnęli. Znaczy, powiem tak, szanse są. Normalna firma, normalnie działająca, pracująca firma raczej by to zrobiła, nie? Zrobiłaby wszystko, natomiast no Blizzard jakby no nie jest normalną firmą już od dawna, raczej możemy się chyba o tym, jakby możemy o tym dobrze wiedzieć, nie? I też tak z całym szacunkiem mówię. Bo myślę, że... Nie wiem, najbardziej mnie denerwuje, jak ludzie mają takie podejście na zasadzie, że tak... Ale co ty myślisz, że firma jak to, że ma robić dobre rzeczy, że do siebie zbierają takie... Kurde, no oczywiście, że tak. Jakby spodziewam się, że firma, która robi gry, jakieś tam abonamy i tak dalej, będzie robić dobre rzeczy, no. No jak można się spodziewać, że kurde, będzie robił złe rzeczy, no. No raczej powinniśmy się spodziewać dobrych rzeczy i oczekiwać dobrych rzeczy, nie? Ja tego nie rozumiem w ogóle, jak można tak w drugą stronę sobie myśleć, nie? No ale to jest Blizzard, bo nie mają tyle pieniędzy, co trzeba jakby takie oczekiwanie ode mnie zrozumienia wobec firmy, która powinna pompować jak najlepsze rzeczy, nie? Nie wiem, gadanie, że no ale pierwszy patch, to x.1, to zawsze to nie był dobry takie ten, że to zawsze był tylko taki zapychacz. To też, co ty oczekujesz, no. No oczywiście, że oczekuję, kurde, najlepszych rzeczy, no. Oczekuję najlepszych rzeczy, no. Nie, co to jest ten? Dosłownie kilka słów co za pozew. Ten pozew jest o... No, dużo rzeczy, no. Pay gap, czyli płacenie kobietom mniej niż mężczyznom, złe traktowanie kobiet, gwałty, jakiś tam harassment, molestowanie kobiet, wiecie. Dużo, dużo tam rzeczy jest i wiecie, możecie uśmiechać się i śmiać. Natomiast zarzuty są poważne. Ile z tego jest naprawdę, to tak naprawdę nie wiem. Wiem tylko tyle, że to dopiero proces się rozpoczyna. Więc ja już to mówiłem dzisiaj na moim dzisiejszym filmie. Znaczy jeszcze go nie wypuściłem, dopiero go nagrałem. Ale pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie zarzuty. Jakby w stronę Blizzarda poszły zarzuty i teraz Blizzard musi iść do sądu. Znaczy pójdą do sądu wraz ze stanem Kalifornia i on będzie się bronił przed tymi zarzutami. No i oczywiście, ile się obroni, tyle się oczywiście obroni. Ja myślę, że część z tych rzeczy, które tam są prawdą, inne rzeczy są trochę nagięte, mam wrażenie. I jakby jestem przekonany co do tego, że naprawdę posypie się parę głów, że będzie parę jakichś tam rzeczy, Blizzard zapłaci jakąś karę. Natomiast to nie tak, że wszystkie rzeczy, które tam są prawdziwe. Jakby myślę, że naprawdę dużo jest rzeczy naciągnięte. Jest tak zwana domniemanie niewinności, więc moi drodzy, jakby mimo tej jakby całej sytuacji, Blizzardowi nic na razie nie udowodniono. Nic Blizzardowi nie udowodniono. I dopóki oni nie udowodnią przed sądem, to tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak, kurde, wiecie, a Blizzard tutaj, wiecie. To, że wy na przykład nie lubicie Blizzarda i jakby nawet kibicujecie, żeby, kurde, się wywali na głupi ryj, jakby ja absolutnie to rozumiem. Bo wiecie co? Ja też kibicuję, żeby, kurde, się wywali na głupi ryj, dlatego że jest wtedy szansa na to, że, kurde, coś się tak naprawdę zmieni. Ja myślę, że to jest taki wake up call, nie? Natomiast... Wiecie, no, to jakby musimy działać wedle jakichś tam takich norm, no nie? Więc jakby wierzenie teraz w to, że 100% wszystko, co jest w tym pozwie przeciwko Blizzardowi, to prawda i że trzeba już walić i wyciągać konsekwencje wobec Blizzarda, jest po prostu głupie i chore. Bo to jest na zasadzie takiej, jakbyście mieli dwóch kłócących się kolegów, którzy jakby tylko się obrzucają gównem, a ty, w zasadzie nie znając obu wersji,
jakby stawiasz się za tym kolegą, którego po prostu bardziej lubisz. I tyle. I tylko po prostu tyle, nie? No nie, no to, słuchajcie, no tak to nie działa. Tak to nie działa. To działa na takiej zasadzie, że najpierw trzeba udowodnić tą winę i tyle, nie? Nie ma opcji, aby wybronili się z pozwu, który ma 29 stron, 148 podpunktów. Dowody zbierane były 2 lata. Wierzę, że oskarżenia są poważne. Ja też wierzę, że oskarżenia są poważne i tak jak mówiłem, część z tych rzeczy to jest prawda. Posypią się głowy, posypią się kary. To na 100% już wam teraz mówię. To jest takie moje przekonanie. Aczkolwiek do czasu, jak nie ma żadnego wyroku, to raczej nie powinniśmy wyciągać wobec tutaj konsekwencji. No wiadomo, że jakieś tam oczekiwania są i... Wiecie, co mnie najbardziej wkurwia? Wkurwia mnie to, że Blizzard, nie wiem, takie... Wiecie, z jednej strony macie jakieś takie rzeczy jak, nie wiem, wspieramy tutaj mniejszości, wspieramy kobiety, wspieramy LGBT, tutaj w ogóle jakieś cudowne inicjatywy i one są fajne, jakby, proszę bardzo, nie ma problemu, tylko... W momencie, kiedy nagle się okazuje, że tutaj są taki jest pozew i możliwe, że Blizzard zostanie skazany, jakby pojawi się wyrok za tutaj takie rzeczy jak właśnie molestowanie kobiet, czy, że tak to powiem, niedopatrzenia w postaci tego, że dajmy na to zgłaszane różnego rodzaju problemy, które pracownicy zgłaszali odnośnie właśnie takich incydentów, jakby nie było podejmowane żadnej akcji, no nie? I teraz ja mam takie, kurde. Ja mam takie, kurde, nie? Takie, ja pierdzielę. To jakby a tam są, jakby jest jeszcze mowa o na przykład dyskryminowaniu i złym traktowaniu osób o innym kolorze skóry. Na przykład, nie wiem, czarnoskórych tutaj pracowników, czy jakieś tam inne. I dlatego ja mam takie, że fajnie, czyli z jednej strony Blizzard to jest firma, która wyciąga konsekwencje w pełni wobec ludzi, wobec których są wyciągnięte oskarżenia. Tak jak chociażby z tym gościem, co tego... gościem, co był voice actorem Kael'thasa, który w zasadzie od razu, gdy tylko pojawiły się jakieś tam oskarżenia i tak dalej, Blizzard go wypierdolił na zbity pysk. To samo ze Swiftim, gdzie pojawiły się jakieś tam oskarżenia, jakieś tam molestowanie czy złe traktowanie kobiet, od razu wypierdolił na zbity pysk i nagle okazuje się, o ironia, że kurwa w Blizzardzie takie rzeczy się dzieją. I najlepsze jest to, że jeszcze byłoby to poniekąd zrozumiałe, jakby tak, nie wiem, jakby w zasadzie, wiecie, jakby to była świeża sytuacja na przestrzeni ostatnich miesięcy, że to dopiero gdzieś tam, ale to są 2 lata. Są 2 lata, gdzie kurwa ci ludzie, którzy tam są, to oni jakby doskonale wiedzieli, co się święci. Jakby nie wyobrażam sobie sytuacji, w której przez 2 lata, jakby pod gdzieś tam w firmie, nie wiem, jesteś na jakimś, nie wiem, HR-owcem, czy jakimś tam, wiecie, gdzieś tam od kadr człowiekiem, albo w ogóle gdzieś tam od jakiegoś teamu wysoko położonym gościem i nie wiesz tak naprawdę, jakie się rzeczy dzieją. Czy rozumiem, jakby to był taki pomniejszy przypadek, bo nie wiem, dajmy na to pojedynczy przypadek, gdzie jeden pracownik, coś tam, jedną pracowniczkę i tam jakiś dramat i ona nic nie mówiła, wiecie, to można pisać scenariusze, ale no tutaj to jest raczej sytuacja, w której, no, to jest tak dosyć szeroki temat, nie? To nie tylko 2 lata, wtedy to się... ale to wcześniej, tak, ja mówię, że to jakby śledztwo ma 2 lata, to tak, jakby masz rację, absolutnie, że to nie są tylko 2 lata, więc coś mi się tutaj nie chce wierzyć, nie? Tego fanarta robiłeś, oho, zaraz zobaczymy. A tego robiłeś tutaj, takie coś, no właśnie, to pamiętam, to akurat pamiętam. To teraz cię pamiętam, nie? Szkoda, że nie mam odwagi powiedzieć, że prace nad D4, czekaj, że prace nad Diablo 4 i Over też stanęły smutne, że wszystko zawalili. Tam dowody zbierali 2 lata i wszystko jest głównie o kobietach, ale były też sytuacje w drugą stronę. No właśnie, ja też o tym mówiłem w tym moim filmie dzisiaj, że jakby jedna rzecz to jest oczywiście złe traktowanie kobiet i absolutnie jebać wszystkich, którzy kurde w ten sposób się zachowują i jakby no szargają kurde taki wizerunek mężczyzn po prostu, bo później mamy kurde stereotypy, że mężczyzna to ten, to absolutnie jakby absolutnie każdy, kto jeżeli zostanie mu udowodniona wina, że robił takie świństwa, powinien zostać po prostu konsekwencje, no naturalna sprawa, nie? Prosta rzecz. Natomiast w drugą stronę, jakby z tego co słyszałem, to były też przypadki, gdzie to mężczyźni byli harasowani, nie? Gdzie też nawet były jakieś tam seksualne różne rzeczy. I teraz wiecie, teraz jakby znowu wchodzi mi takie... No kurwa, on, że jak mężczyzna, kobieta mężczyznę seksualnie napastowała? Kurwa, to co, on się wkurwia, że był penis Amosa? No to wiecie, no to tak nie działa, nie? Ja myślę, że każdy normalny mężczyzna, normalny gościu, jeżeli babka w pracy wie, gdzieś tam go kurde magluje, no to raczej powinien zareagować stanowczo, nie? Jakby, no to dla mnie to jest trochę dziwne. I wiecie, to...
No nie wiem, no co mogę wam powiedzieć? No to też dzieje się w drugą stronę i są też jakby kobiety, które nadużywają swojej, swojej pozycji. I jakby to tyczy się obu płci. To nie jest tak, że to tylko kobiety są tutaj ofiarami, ale też po części są ofiarami mężczyźni. Nie wliczając jeszcze jakby nawet tą presję społeczną, która wynika chociażby z takiego, wiecie, że mężczyzna to nie powinien tam tego, że widzicie, nawet to, co ja tu mówiłem, że o, jak cię babka tam dotknie, kurde, po pindolu, to zajebiście, nie? Fajnie, że cię, kurwa, jak ja bym mógł, to bym, kurwa, wziął i też, to ja bym też się dał. Gdzie były takie w mojej pracy bzykanie, let's fucking go. No nie wiem, no ja na przykład nie życzyłbym sobie, żeby, kurde, jakaś babka w zasadzie tak bez mojej wiedzy tego, nie wiem, śmiała się z mojego przyrodzenia, żartowała sobie, kurde, jakby gdzieś tam z mojej męskości, albo nawet, kurde, mnie dotykała bez jakby mojej zgody, nie? I to też w dwie strony działa, tylko pamiętajcie, że no niestety, ale jeżeli chodzi o męską część, no to takie rzeczy nie są często zgłaszane, nie? W zasadzie to to jest, tam nawet przemoc wobec mężczyzn bardzo rzadko jest zgłaszana i teraz można powiedzieć, o, bo nie istnieje! Nie, no po prostu są takie oczekiwania społeczne i tak wygląda to, że nawet jakby ktoś, nie wiem, facet poszedł na policję, że go baba bije, no to wiecie, no to tak trochę ten... Oczywiście poważny policjant i poważni ludzie powinni normalnie przyjąć takie zgłoszenie i absolutnie się tym zająć, natomiast no realia niestety są takie, że często takie rzeczy są po prostu olewane, nie? Po prostu man up, no i tyle, nie? No i co, kurde, zrobić? No nic nie zrobić, nie? Więc w Blizzardzie również ta sytuacja, o której mówimy, no mają miejsce właśnie takie sytuacje, jak chociażby właśnie też napastowanie mężczyzn. I to mówię, to też, bo jakby tu harassment, to ten harassment wobec kobiet był opisany, że nawet ma jakieś sprośne żarty, jakieś żarty o gwałcie i tak dalej. No to jak babka ci przychodzi, kurde, coś tam gada, że ty powinieneś mieć, kurde, dużą faję, a pewnie masz małą, wiecie, wyśmiała się, to są takie, wiecie, nie? To jest takie ten, nie? Że jakoś wrócić do New Worlda? Wiecie co, zastanawiam się, czy wrócić do New Worlda, dlatego że niedługo jest premiera już tego New Worldzika. I tak się zastanawiam właśnie, czy jest sens w ogóle grać w to, nie? Skoro i tak cały mój progres zostanie usunięty, nie? Słuchaj, że niedługo będzie faza... Tak. Jestem bardzo podjarany właśnie fazą drugą do Tebecka. Mega podjarany jestem, ja akurat jestem super. Teraz sobie przypomnijcie zorganizowane akcje Blizzarda, w których wypisywali, że kobiety są dla nich ważne i brali udział w eventach, bo tak samo w takich firmach, jak chodzi o Pride Month. Korporacje mają wyjebane w LGBTQ kwerty, zbijają na tęczową kasę. Tak, znaczy, wiecie, no jeżeli masz okazję, żeby, kurde, zbić na tym jakiś kapitał, no to jakby to robisz, nie? A to, że, kurde, to akurat przy okazji wspiera kogoś, no to spoko. Dla nich to jest po prostu potencjalny klient i teoretycznie, jakbym miał sobie powiedzieć, to... Tak jak sobie to na logikę staram się wziąć, to jeżeli na przykład mamy jakieś tam Pride Month i jakieś tam inne takie rzeczy, to jako firma, dla mnie, myślę, że osoby właśnie z community LGBT i jakby osoby ten byłyby dla mnie bardziej stałym klientem, który jeżeli wypuszczę jakieś produkty i będę robił jakieś akcje pod nich, to będą oni o wiele wierniejsi i więcej pieniędzy wydawać niż osoby, które jakby są poza tym community, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Takie, to jest czyste założenie, tak sobie myślę, nie? Więc wiecie. Natomiast co do tych rzeczy tam z kobietami, to tak, oni robią jakieś panele, jak to jest być kobietą w Blizzardzie. Jezu, jakie kryty wlazły. Wiecie, jakieś tam kodowanie z kobietami i takie różne rzeczy tam robili absolutnie. I wiecie, i to jest fajne, nie? Tylko z drugiej strony wychodzi później coś takiego, nie? I nagle nikt nic nie wie. Nagle to jakieś są zarzuty złe, jakieś coś tam. I mam takie, kurde, no tak to nie powinno być, nie? To jest najgorzej, bo jakby w tym momencie powiedzeniem najciemniej pod latarnią, no po prostu jest trafne w ciul. Ale jedną rzecz, którą też warto powiedzieć, to, że słuchajcie, mówimy tutaj o prawdopodobnie 1% firmy, to coś koło 1% firmy, który jest w to zaangażowany. Mówię tutaj o wysoko postawionych i mówię tutaj o ofiarach. Mamy tutaj naprawdę niewiele osób i autentycznie jestem w stanie tak z czystym sumieniem powiedzieć, że ponad 90-95% ludzi rzeczywiście nie ma nic wspólnego z tym wszystkim w Blizzardzie. Chodzi o pracowników, chodzi o ludzi, którzy przychodzą tam codziennie i jakby to oni nie zawinili niczego. No mamy tutaj bandę idiotów, dosłownie idiotów i to niezależnie od płci, bo mamy tutaj i kobiety i mężczyzn. No wyszczególnieni zostali oczywiście mężczyźni, ale bandy idiotów, którzy po prostu robili takie rzeczy i teraz w zasadzie cała firma będzie za to odpowiadać.
I wizerunek całej firmy i to wszystko, więc wiecie, to jest trochę smutne, bo wyobraźcie sobie, że pracujecie sobie w Blizzardzie, jesteście tym dobrym gościem, tym good guy, nie? Jesteście tym good guy'em. I tu teraz, że tak to powiem, będziecie mieli przerąbane i wasz wizerunek będzie, że tak to powiem, oceniany na podstawie tych kretynów i tych kretynek, które właśnie robili takie złe rzeczy, nie? Dlatego jest mi trochę smutno i nie dziwię się, że ci pracownicy w Blizzardzie teraz będą zdemotywowani, źli, wkurzeni. Bo jak sobie tak pomyślę, to na tym cierpią wszyscy, nie? Jak sami słyszycie, że przerwano pracę nad patchem 9.2, najprawdopodobniej inne gry również tutaj ten, tylko to się na razie ukrywa, bo nie mogą się dowiedzieć ludzie, znaczy nie mogą, no nie wiem, no pewnie gdzieś tam to pójdzie, aczkolwiek no z tym World of Warcraft tutaj to tak wyszło. I teraz jakby, no niestety, ale dostaniemy teraz raz jeszcze produkty opóźnione, czyli zamiast dostać je normalnie szybciej, dostaniemy je później i przy okazji wydaje mi się, że gorszej jakości, dlatego że bądź co bądź, wydaje mi się, czyste założenie, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale jeżeli mamy zdemotywowanych pracowników, którzy są zdenerwowani na coś i jakby są jakieś nieprzyjemne sytuacje, to również praca, którą oni wykonują, będzie gorsza. Będzie po prostu gorsza. Nie wiem, wydaje mi się, że może być więcej bugów, może być więcej problemów. Cześć Moniczki. Cześć. Może być na przykład, nie wiem, gorszej jakości, wiecie, gorzej pracują ci pracownicy zdemotywowani. Więc tak mi się wydaje, nie? Chodzi na jebani w pracy i zamiast nadzorować tworzenie gry, to odpierdalaj głupi szans. Teraz wiemy, zostanie... wiecie, no to też nie w pełni można, bo to też jest jakaś tam maszynka, to nie tak, że to ci goście, którzy tam, wiecie, walili, kurde, hajzy i zamiast pracować nad grą, to woleli, kurde, obmacywać kobiety. To raczej też takie trochę przegięcie w drugą stronę. No, mówię, no mamy tutaj do czynienia z takich... No, jestem ciekaw, na jaką skalę to będzie tutaj to będzie, nie? Ładnie wyglądasz? Dziękuję bardzo. Jest druga sprawa medalu jeszcze, bo teraz jest taki hejt na byłych weteranów, w tym Chrisa Mecena, że uciekł z firmy, bo wiedzieli, że coś się święci i chcieli uciec ze stonącego statku. Proszę pana dobrego imienia byłych, jak i aktualnych pracowników. No tak, znaczy, no tak, to kurde. Sławek, dziękuję bardzo za 4 miesiące. Dziękuję, Sławciu. Dziękuję bardzo. O Jezu, kurde. Ale kurde, co jest? Co to mi tutaj? Jakieś podrywanie kobiet. Bunkola na czasie zarywał ktoś do Moniczki? To dobrze, to znaczy, że kurde... To znaczy, że mam fajną kobietę w takim razie. No, ale wiecie, znaczy... No trudno się dziwić, no mnie to trochę dziwi, że wychodzi taki Mike Morheim i wychodzą ci starsi pracownicy. Zwłaszcza ci wysoko postawieni, byłem takie... No jestem w ogóle w szoku, nie? Jestem w szoku absolutnie, jak tak mogło być, że to nie są warto... I mam takie... Gościu... Tak, ja tak myślę sobie o Mike'u Morheimie, nie? W zasadzie oni posypali sobie głowę popiołem, ale kurwa, słuchajcie, nie ma absolutnie szans na to, że oni nie wiedzieli. Co, nawet jeśli to jest prawda, tak przyjmijmy, że to jest prawda, to nie ma szans, żeby takie osoby jak Mike Morheim czy Chris Metzen nie wiedzieli o tym, że takie rzeczy się dzieją. No kurwa, więc wydaje mi się, że oni wiedzieli, natomiast nie myśleli, że to eskaluje do czegoś takiego, wiecie. Na zasadzie jakby podejście do tego też to jest druga sprawa. Czyli jeżeli mamy takie, a to są tylko żarty, no on tam żartował, że tam tutaj jakby nie przesadzacie, wiecie, coś na takiej zasadzie. Krótki epizod będzie? Z New Worldem zobaczymy. Możliwe, że będzie to krótki epizod, ale nie wiem, zobaczymy. Na pewno jak wyjdzie, powiem wam tak, teraz... Ja myślę, że będę sobie tak pogrywał sobie w klasiczka, ale może nie tyle, co będę sobie WoWa odpuszczał, co na pewno retaila jednak trochę... Trochę jednak doszedłem do wniosku, że jednak mam w dupie retaila, wiecie? Tak trochę mam ten... W tebecku mi się dobrze bawię i nie mogę się doczekać, kurde, w Wrath of the Lich King. I to jest coś, co mi sprawia radość. I na pewno będę chciał troszeczkę więcej w jakieś inne giereczki pograć, wiecie? Nie wiem, jakby mnie tak totalnie mnie już, kurde, za sytuację z Blizzardem męczy. Dzisiaj chyba oglądałem jeszcze film, chyba tego Mad Season Show, który też opuszcza WoWa. I ja mam takie, kurwa mać, ty, a może ja też muszę po prostu wziąć i sobie trochę ogarnąć jakieś inne rzeczy. Pograć sobie w jakieś New Worldy, Final Fantasy, pograć sobie w jakieś ESO, pograć sobie w jakieś inne giereczki, ogólnie się pobawić po prostu, porobić, po jakiś taki fun zrobić sobie, niż po prostu siedzieć, nie? I kurde, i tyle, i się dobrze bawić, nie? Let's fucking go, kurde. Powiem wam tak, jeżeli będą, nie wiem, też tak sobie, nie wiem, zawsze się trochę bałem
takich rzeczy, że wiecie, że jak nie WoW, to to w ogóle, to już nie będę, nikt mnie nie będzie oglądał, ale to gówno prawda. Jeżeli ktoś będzie chciał mnie oglądać, to będzie mnie oglądał, jeżeli ktoś nie będzie chciał mnie oglądać, to nie będzie oglądał. Trudno, jakby powiem, na świecie jest tyle widzów, że pewnie znajdę jakichś takich, którzy będą chcieli mnie oglądać, jeżeli nie wy będziecie chcieli. No i tyle. Prosta, krótka piłka, nie? Na którym czekać te lat. Może to jest ten moment, może to jest ten moment. Znaczy powiem tak, w Tebecka chce mi się grać. Mi się naprawdę chce grać w Tebecka i się dobrze bawię. Nie mogę się doczekać drugiej fazy, no kurwa. Jest super, mi jest zajebiście, ale wiecie co? Odkąd wyszedł 9.1, to trochę się tak przymuszałem do gry. A teraz coraz bardziej, im dłużej nie jestem zalogowany, tym lepiej się czuję. Nie wiem jakby to powiedzieć, nie? Czy miałem czas zerknąć na film? Tak, tylko muszę tego zaploadować. Ale o wiele lepiej się czuję, po prostu chcę myśleć o tych soketach i tak dalej. Mówię, powiem tyle fanu, ile miałem, to sobie wyciągnąłem. A pograłem sobie tego Tazawesza, trochę tam tego. Mówię, to jest ten, jakby wrócę na retaila, jak będzie coś wartego i tyle, nie? Gears 5 z DLC? Jezu, kurde, Gears of War. Ty, a może ja muszę sobie zrobić taki blok, kurde, gier? W dupie, po prostu zacznę sobie grać, ogrywać gierki. Jolo. Absolutnie zerowe. No 9.1 trochę taka kalapita, nie? To przydą ci, co są danego zainteresowania, więc zamykam się na WoWa takie tak, ale wiecie. Jolo, zobaczymy. Myślę, że będzie okej. Okay. Pierdziele. Dziękuję oczywiście za wsparcie, bardzo mi miło. Natomiast, no, wiecie, no to są takie, to są trudne rzeczy, no. To są, kurwa, że on wpierdzielił mi moją skokę. A nie, tu jest moja skoka, dobra. Może jakiś singlowy, no mówię, singlowy content. Skin jest strasznie podobna do tej niedaleko respów 9.1. Stary, wszystkie są takie same. A wiecie, co jest najfajniejsze teraz? Midsummer jest. Wiecie, jakby, ja mam taki fan, bo ja mam taką nostalgię do tego, do Tebecka. Więc tak przypominam właśnie te czasy, jak, kurde, jak było, słuchajcie, było lato, nie? Było ciepłe lato i czasem padało, robiły się powodzie, co Niemcy zalewało. Ale tego, ale było tak właśnie... Ja pamiętam jak tak z dzieciaka właśnie, tak to wiecie, mam 12-13 lat, siedzę w tym Tebecku. I kurwica, jest wakacje są, nie? I się tak siedzę i leveluję. Pamiętam, jak mam taki obraz w głowie, jak leveluję, jak już chyba Blodelfa levelowałem, coś takiego. I kurde, było tak późno, bo siedziałem całą noc, aż w ogóle już jasno było i nagle wyskakuje mi ta taka tarcza, ta taka z Midsummera, taka wyskakuje czas do czasu taki buff, który tam ci daje damage dodatkowy. I kurde, ja mam takie Midsummer się zaczyna, let's fucking go, jest super. Więc cóż, no co mogę powiedzieć? Starego będę stacjonary do jednego pokoju, całą na starterach walibiliśmy aliansów. Zajebiście, no i to jest super. Żaden, ja tak muszę, kurde, trzeba skupić się na tym, tak mi się wydaje, żeby wyciągnąć jak najwięcej fanu dla siebie. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, żeby po prostu jak najwięcej wyciągać, więc ja muszę trochę też zrezygnować z tej takiej negatywności. W zasadzie po prostu przestać się przejmować, wiecie? W zasadzie muszę być chyba tą kolejną osobą, która ma po prostu to gdzieś i rzeczywiście głosuje swoim portfelem i nie gra w retaila Yellow, nie? Nie boję się tylko, że cała afera to pojedynczy incydent tych pracowników, co już odeszli. Czy tam w stylu uraził mnie żart. Och, no to też jest jakby ten akurat stan Kalifornia to jest lewicowy taki stan. I teraz, kurde, już widzę tych wszystkich ludzi, którzy mają lewicowe poglądy. I się, jak ja tylko mówię słowo na L, to aż mi się piana toczy, kurde, z pyska. Natomiast, no to jest jakby, no nie, ja się nie znam na tyle na Stanach Zjednoczonych, żeby wiedzieć co, jaki stan, gdzie, kiedy, jakie ma poglądy i tyle. Uważam, że jakby nie lubię przesadzania na zasadzie z takimi tematami, nie? Uważam, że to są bardzo poważne tematy, jeżeli ktoś oskarża kogoś o gwałt albo o jakieś tam, wiecie, molestowanie czy inne takie rzeczy, to są poważne rzeczy, które powinny być poparte dowodami albo powinny być po prostu, no poważne, tak? No, sytuacja, w której jeżeli ktoś na mnie spojrzy nie w taki sposób, jaki chciałbym, żeby spojrzał i nazywanie to już gwałtem takim, że już po prostu nie możesz się pozbierać, no to już jest dla mnie troszeczkę leciutka przesada. Jakby z całym szacunkiem rozumiem, że kurczę, no nie wiem, no ktoś może, ale no... No to nie, to jakby nie traktuję to, może to nie, jakoś zgorszenie, cokolwiek, tylko no to jakby gwałt mi się chyba kojarzy z czymś bardziej drastyczniejszym niż to, że ktoś na kogoś spojrzy, tak? Nie wiem, sytuację, w której, nie wiem, ktoś nawet chce podbić, nie? Nie wiem, jakiś facet, no słuchajcie, no jakby to wygląda, taki jest świat.
I jeżeli jakiś facet podbija i nie wiem, nawet chce prawić jakiś komplement, nie wiem, powiesz, że jesteś ładna, nie wiem, coś bardzo mi się podobasz, nie wiem, czy, albo cokolwiek, no wiecie, to, dla mnie to jest kurwa wieśniackie w chuj. Znaczy, to nie jest mój styl działania, ja to jestem w ogóle, jestem ekspert w podrywaniu. ale, no wiecie, no i to już traktowanie tego, że ktoś ten... Jakby, ja powiem wam tak, na pewno jest tak, że to działa w dwie strony, absolutnie to działa w dwie strony i są niestety przypadki, w których ktoś po prostu przesadza. I ja wiem, że takie rzeczy powinny być poważnie traktowane i to, że kurde gwałty i tak dalej, to wiesz, ja jak najpierw wszystko rozumiem i absolutnie walić prądem każdego, kto rzeczywiście jakby dopuszcza się takich strasznych rzeczy. Gwałt, nie wiem, gadanie, jakiś tam sexting, prześladowanie, to są naprawdę porąbane rzeczy, absolutnie. Namawianie kogoś do czegoś, naciskanie, takie, no to są takie posrane rzeczy. Ale też niestety to działa w drugą stronę i jeżeli to też trzeba zdawać sobie sprawę, że w dwie strony to działa, nie? I są osoby, które po prostu przeginają i tyle. Jak podrywanie koleżanek swojej byłej, to już w ogóle, to już powinno iść tego, kryminał powinien być. Wyrywa dziewczyna item level? No po prostu biorę i boostuję, no to jest super. WoW jest jeden, choroba WoWowska, a ESO nie... No tak, no to wiecie, no... Ja mówię, ja z WoWa nie rezygnuję, bo będę grał sobie w klasyczkę. I teraz zobaczcie, leveluję sobie moją Draenei i się naprawdę dobrze bawię. Takie proste rzeczy, sobie biegam po prostu po świecie, jest super. Powiem moi... Ja przez guza, że zawsze... Czekaj, przychodzę do ciebie, może grać w Tibie albo się dłubać w nasie. Nie, no też chcę, że mój kontencik był z Sponio, nie? W miarę Sponio. A więc jakby to też, o to jakby jest odpowiedzialność z mojej strony, żeby też fajnie było. Ale zobaczymy, no YOLO, no będzie całkiem fajnie, nie? I spodziewów mówisz o tym, że pytasz kogoś, czy gra WoWa, jeśli tak, to od razu mówisz, że jest twoja? No jeszcze ja. A jeszcze ja. Czy ja tutaj spulowałem? Kiedy Gothic? Ale bym zagrał sobie w Gothicia, nawet nie wiecie jak. Nawet nie wiecie jak, strasznie bym sobie pograł w Gothiczkę. No z malejem. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czekajcie, wiesz co? Bo tutaj powiem wam, trochę się robi mąka giga sytuacja i chyba umrę. Au, lesser healing wave. Dobra, wyleczone. Elekcik, będzie dużo gierek naprawdę fajnych niedługo, więc na pewno gramy, nie? Dzień Kurinis będzie tu, kurde, będzie tyle rzeczy. Super będzie. Naprawdę nie mogę się doczekać. I nowa faza, kurde, tego tebecka będzie. Fajnie. Worldik. Dzięki temu, że nie ma, albo jest taki pokczempik. No, chociaż jakby New World też ja mam swoje zastrzeżenia co do New Worlda, tak szczerze powiedziawszy. Tak mógłbym powiedzieć, nie? A dzisiejszy streamek to w ogóle jest taki trochę ninja stream, więc wybaczcie, ja sobie dzisiaj tak odpaliłem po prostu bez żadnego planu, bez żadnego... Tak nawet sobie stwierdziłem, że ciuli, jak będzie mało osób, to nawet nie będę gadał, będę po prostu sobie siedział i będę sobie grał. A zaraz idę sobie nalać kolki czat. Ja wiem, że cola, jakby bardzo rzadko piję cola, ale niestety tam ostatnio jak znajomi byli u nas, to trzeba było kupić. I mam właśnie kolkę, zaraz sobie naleję kolkę i sobie normalnie będę... Ja już od babci, słuchajcie, mam jabłeczniczka. I jak się wkurwie czat, to pójdę i se wjebie jabłecznik na streamku i będę szczęśliwy. Postanowiłem być szczęśliwym człowiekiem, czat. Zobaczcie tą kolkę, jeszcze jaką kolkę? No tak, no. Został przelew, więc se szaleje, no. Jeszcze ja. Molestowanie zależy w dużej mierze od tego, jak przystojny jest molestujący. Jaka durnota, jakie głupie. Jakie głupie, nie, słuchajcie, to są rzeczy, z których raczej nie powinniśmy żartować. Ja wiem, takie lekkie podejście, ja też właśnie w ten sposób bardzo często radzę sobie z problemami albo ciężkimi sytuacjami, po prostu obracam to w żart, nie? Natomiast, no cóż, głupie, że takie rzeczy się dzieją, no nie wiem, znaczy wiecie co mnie jeszcze bardziej wkurwia? Że są tacy ludzie, mam takich nawet znajomych, którzy po prostu, jeżeli takie sytuacje się dzieją, to są pierwsi do tego, żeby wziąć batog, tak bicz, ściągnąć koszulkę, albo nawet nie ściągać koszulki, ściągnąć gacie i tym biczem po jajach się tak, psz, zły mężczyzna, psz, zły mężczyzna i się walą po tych jajach tym biczem, nie? Ja mam takie, kurwa. Nie wiem, no jakby mam tyle komentujących i najlepsze jest to, że to większość tych znajomych to są właśnie tacy liberalni lewicowi znajomi, których mam na Facebooku. Muszę ich kurwa wziąć odfollowować, żeby mieć ich znajomych, ale nie widzieć co piszą, bo już mnie to denerwuje.
I oni mają takie, aha, mężczyźni tutaj tacy, no tutaj mężczyźni. Ja mam takie, ja pierdolę, ja nic nie zrobiłem. Dlaczego w tym momencie, gdy dzieją się takie straszne rzeczy, to nagle, kurde, cały gender, kurde, cały... jakby wszyscy mężczyźni nagle są odpowiedzialni za to. Jakby nie wiem, te komentarze typu, my jako mężczyźni powinniśmy się poprawić. Ja mam takie, ja pierdolę, ja nic nie zrobiłem nikomu. Ja nie zgwałciłem żadnej kobiety z Blizzarda i jakby nie czuję się odpowiedzialny za to. Jakby jak najbardziej sympatyzuję z ofiarami tutaj, jakby wspieram tutaj, tak? Ale no nie w taki sposób, żebym ja, kurwa, ponosił odpowiedzialność za coś, żebym ja miał się wstydzić, że, kurde, jestem mężczyzny, nie? Ja pierdzielę, no nie mam pojęcia. Nie wiem, kurde. To już coś, co mnie totalnie przeraża, nie? Na zasadzie, że ja mam poczuwać się do winy za to, że jakiś debil... Albo czy jak... No tutaj jakiś debil zrobił coś gdzieś daleko, nie? No kurde. No natykowałeś, no właśnie. A nie z Blizzarda? Nie z Blizzarda też nie. Więc no wiecie, to jest takie... Hulking Mountain, to tamci musimy tych dużych, nie? Pion Retail? Wiesz co, stary, powiem ci walić tego retaila. Jakby... Szczerze, mam więcej fanu, jak idę sobie na Random Battleground i dzisiaj pójdę na Random Battleground na Tebecku sobie pójdę i mam tyle fanu, a został mojego mana spin, to tema, gość. Kurde. Więc sorry, no jakby... Ja rozumiem, że sytuacja jest posrana. Rozumiem, że mężczyźni zrobili coś źle, ale to tamci mężczyźni zrobili coś źle. I jakby co to za sens jest, żebym ja sam siebie, że tak to powiem... tutaj karał za coś, co nie zrobiłem, za coś, co rozumiem. Ja myślę, że to bardziej się tyczy osób, które tego nie rozumieją, nie? I tyle, no, nie wiem, głupie. Nie lubię generalizowania w ten sposób. Bo to do niczego absolutnie nie prowadzi. A jakieś korzenie się przed kimś, co jest w ogóle jest głupie, nie? Poro się do ETS-a. Mam w ogóle cały czas, odkąd się przeprowadziłem rok temu, zapakowaną kierownicę i muszę w niej skorzystać, nie? Siedmia jest premiera Mortal Shell. Empiku, a wcześniej premiera Anvil. Jakieś przesadę, więc... No to nieźle, kurde. Wiesz co, stary, to ja ci powiem. Jeżeli masz budżet i nie wiesz, na co go spożytkować, to nie spożytkuj go na nic, co chcesz, tylko kup suba u mnie. kurde. Został cyderek? Nie, ja nie piłem cyderka od dawna. Paru tygodni już. Ostatni raz, kiedy piłem cydr, był to... ten, jak mecz Polska grała. To wtedy piłem tylko. Nie wiem. W sumie nie chcę pracować z grami... Czekaj, w sumie nie chcą pracować nad grami, ale chyba ty będą chcieli. No nie wiem, no, ci pracownicy Blizzarda, którzy protestują, absolutnie rozumiem, dlaczego protestują. Myślę, że powinno się coś zmienić. Znaczy myślę, no tak, no oczywiście, że powinno się zmienić. Natomiast no cierpi na tym, wszyscy cierpią na tym, nie? No ale też jakby wrócenie do roboty, jak gdyby nigdy nic, to też nie jest jakby wyjście, nie? Dlaczego, że tak mówisz, mężczyźni? A może kobiety też mają dużo za uszami? Lepiej pisać ludzie. Tak, ale ja jestem jak najbardziej za tym. Tylko no tutaj mówimy akurat o wyszczególnionych przypadkach, tak? O wyszczególnionych przypadkach, gdzie to rzeczywiście chodzi o mężczyzn. Natomiast rzeczywiście powinniśmy się traktować nie jako mężczyzna, kobieta, kurde, helikopter bojowy, osoba niebinarna, tylko powinniśmy traktować jako ludzie, nie? I my jako ludzie powinniśmy być rozliczani i tyle. Mówię, takie generalizowanie i robienie wojny międzypłciowej do niczego absolutnie nie prowadzi. Więc tak to jest. Dzisiaj o 7.30 grali i wygrali. Kto grał? Wygrał. What? O czym my rozmawiamy? Oj. Dobra, to musimy tego Hulkinga wziąć sobie. Pyk. Relaksowanie jak w plastiku. Ten, znaczy nie, jest chillek. Kampian, dzięki wielkie. Nie dam, ale masz dychę. Dzięki za dychę. Suba nie dam, ale masz dychę. Nice. Wiesz co, midmaxowanie jest, ale midmaxowanie jest takie przyjemniejsze, bym powiedział, Harpion. Jakby nie ma takiego ciśnienia. Nie wiem, w klasiku było tak, że naprawdę było takie jakieś takie chore ciśnienie, takie jakieś takie, że wszystko mam ci idealnie. A tutaj szczerze, chillek, idę sobie na karazanka, tu sobie coś wezmę, tu sobie coś tego, tu sobie zdobędę jakiś przedmiocik, coś. Jest taka chillera. Jakieś... Znaczy przede wszystkim to midmaxowanie nie jest takie widoczne głównie też przez to, że... co jak co, ale nie ma tych ward buffów i inne takie rzeczy, nie? W zasadzie nie potrzebujesz ward buffu, żeby być efektywny i dobrze grać. No nie?
Czy widziałem Battlefield Portal? Widziałem i jestem mega podekscytowany. Szczerze, ale będę sobie grał w tego. A i przy okazji, jakby, jeżeli nie World Buffy, to jeszcze sytuacja z tymi, wiecie, z potionkami i tak dalej. Więc jest sponio, nie? Więc jakby jest o wiele chillowiej, przyjemniej i fajniej moim zdaniem. A Polacy na olimpiadzie, aha. Rozumiem. Wiesz, Gierkę, jeśli cię wywali, to przepraszam. Spoko, nie ma problemu, Monika. Raczej nasz internet uciągnie, nie? 1200 zł, 2K, 1200 matryca IP. Ale czekaj, co? Ale co, że on grał tutaj ten? Ja nie rozumiem, o co chodzi, Wilk. Nic mi się levelować paladem, więc czekam, że zrobię go, ale kupię boosta. Shame on you, dude. O kurde, i tutaj są jakieś dwa hordziarze. Oho, czy ja będę musiał iść na mojego maina? Niech mi nie każą iść na mojego maina. Kurwica. Szczerze powiedziawszy, dla mnie częścią zabawy jest właśnie to levelowanie, że tutaj sobie kurde levelujesz i ten. To jest dla mnie fun. Szczerze, ja czerpię z tego radość. Czerpię z tego nostalgiczną radość też poniekąd. Aha. O, wygnoje. Ale kutasy, masakra. Ale mam ochotę tu przyjść mainem, wiecie? Ale ich bym na jednego, kurde, multishota bym ich wziął. Nie no, gości to mi w ogóle jest dla mnie... Ten gości, co tutaj był, to w ogóle cudowny człowiek.